I jesteśmy w rozgrywce, w końcu. No, obstawiasz wynik. Jaki obstawiam wynik? No oczywiście 2-0 dla Lazera. Ja 2-0 dla jakiegoś Zerga. Na pewno Zerg to zwycięży. Zaraz jeszcze przedstawienie zawodników. Audio chyba jest git. Także zaczynamy. W górnym lewym rogu Mikołaj Lazar-Ogonowski, zawodnik właśnie Teamu Liquid, a z drugiej strony... Fiant. Tak jest, mamy Fianta. Zawodnik Teamu Rotiego, młody zawodnik, młody Szwed. Zawodnik, który do tej pory na tym turnieju, z tego co pamiętam, właśnie przegrał 3 spotkania z 3 możliwych, więc na szczęście nie ma dzisiaj jakiegoś super dnia, czy nie jest jakimś zawodnikiem, który nagle robi co najmniej niespodziewany wynik. No miejmy nadzieję, że to będzie właśnie 2-0 dla Polaka, bo no 2-1 niby ok, ale nie do końca, bo każda jedna mapa może być tym, co zadecyduje o tym, czy Lazer ma szansę na wyjście z grupy. Dobra. Straszyłem się tego przeskoku, spokojnie. No taki wrestlingowy, tak. Wiesz co, Royal Rumble? Coś takiego. Nie wiem, czy oni to tam mają, ale fajnie. Tak, było na początku, jak wchodził, to jak był główny stream wchodził, to mówił to. A, let's get ready to Rumble, opatentowany podobno zwrot. Czy tam jakoś ktoś sobie to opatentował podobno. Jak się coś przelicza, ten mod to jest przecięcie. Okej. No, chyba coś takiego faktycznie jest. Na razie nic przycinać nie powinno póki co, bo jesteśmy sami też w rozgrywce i tylko ona się tutaj dzieje, więc będzie dobrze. No dobra, z taktyk. Lazer robi standardową szybkość do lingów. Szwed dokładnie to samo. Podoba mi się, że Lazer jednak ma trochę szybciej to ulepszenie, więc no może to nie będzie duże, bo to jakieś 5 sekund chyba. Ale na wszelki wypadek. Zostałeś pytanie na czacie. Nie będzie złapany. Czym się różni ten mod Observer++ od zwykłego? Jeżeli chodzi o StarCrafta, to jeżeli chcemy obserwować grę w taki wygodny sposób, to gracze, czy organizatorzy, czy tam admini muszą zakładać grę z modem. Mod polega na tym, że graczom on nic nie zmienia, ale dla nas zmienia to, że możemy sobie zobaczyć ten wykres, możemy sobie zobaczyć ten wykres, możemy sobie zobaczyć Battle Report, czyli po jakiejś walce możemy popatrzeć po prostu na dodatkowe liczby, informacje, co się wydarzyło. Po lewej stronie ekranu, mniej więcej tutaj, gdzie zaznaczam, pojawia się liczba straconych robotników, bo bez tego moda takiego podglądu byśmy nie mieli. Po prawej stronie ekranu, gdy kończy się ulepszenie, co zaraz będzie to ulepszenie, się kończyć, to zobaczycie, że po prawej stronie ekranu pojawi się Metabolic Boost i odliczanie od 15 sekund do zera. Czyli to jest tak, jak się założy z tym modem, to mamy sporo ułatwień w tym, żeby śledzić rozgrywkę. Na przykład na minimapie też podświetla się desant, jeżeli ktoś go robi. No i jeszcze pewnie jakieś tam rzeczy, których nie wymieniłem, ułatwiają nam trochę obserwowanie spotkania. Na przykład na minimapie też widać, gdzie patrzą zawodnicy w danej chwili. Gdybyśmy założyli bez moda, to by tego nie było. No i tak dalej. A, no i też dla nas usuwane, dla graczy usuwane są skiny jednostek. Gracze nie widzą skinów jednostek, my byśmy je widzieli, ale chyba aktualnie żadnych skinów tutaj nie ma. Przynajmniej teraz nie widzę żadnych. Więc to są takie rzeczy, które nam ułatwiają trochę oglądanie, po prostu. Taki trochę spektator mod. Faktycznie, to by się tak mogło nazywać, spektator mod. No. Także fajna sprawa. Tutaj jak widzimy, zerglingów jest całkiem dużo. Na początek, ale odparcie, które... kebab. Dobrze. Doskonale. Dla mnie, tak? Doskonale, dziękuję. Dobra. Ale wegańskiego musiałeś. Falafel. A jakie mięso mieszane? Ja się boję, ale nie jest ostre, mam nadzieję. Mieszany? Najgorszy? O, dobrze. Najlepiej. To mi jakieś ściepki. A to się nie udało. A czy możliwe, że jeszcze oglądam? Zobaczymy, ale o tym zaraz. Na razie Lazer wywiera presję z zerglingami, ale za tym wszystkim dronuje, więc mimo... Oj, teraz to Lazer akurat z kaszta... Oj, dziasz, chwileczkę, bo tu jeszcze były dwa bejny. Tak patrzymy na główną bitwę. Tu dobrze, tam gorzej, ale w sumie ostatecznie Lazer jest w pozycji, gdzie ma 19 dronek więcej od rywala. O, teraz to jest jakieś chyba 17, czyli w sumie dobrze. Dobra. Walka może nie była perfekcyjnie przeprowadzona, ale najważniejsze, że prowadzi. Dobrze. Mamy to. 6 karakanów granych przez Fianta. Mam wrażenie, że Szwed chce zrobić teraz lekki potop. Że to będzie po prostu atak taki trochę rzutem na taśmę, może wejdzie, może nie wejdzie, ale on nie ma żadnych w zasadzie liczb czy banku na... No, może lekki bank ma, ale to wynika raczej z błędu, a nie z zamierzonego działania. Więc chyba mamy to. Wstępnie pierwszy punkt raczej pójdzie na konto Polaka, bo Szwed, jeżeli by chciał wygrać, to musiałby
zaatakować, mam wrażenie, chwilę temu, a dopiero teraz to przecież będzie robić. Także to powinno być stosunkowo łatwe. Nie ma też jakiejś zatrważającej liczby roczy. Jeszcze 7 w produkcji, więc no dużo czasu ma na reakcję laser. Na pewno nie powinien robić dronek Polak, tylko same roacze. O, i tam ewentualnie jakieś lingi. I będzie dobrze. Jak widać, próbuję przebiec jeszcze do pierwszej bazy Fiant. Z tego za wiele raczej nie wyjdzie. 6 roaczy. Oho. No to było niezłe walnięcie, Bane'ów po Bane'y. Mam wrażenie, że minimalnie może lepsze dla Fianta, no ale jego siły nie są wystarczające. Słaba to batalia, bo traci roacze, a laser raczej traci lingi niż roacze. To wszystko jest ważne, ale tak, dał sobie radę laser. Tutaj jeszcze troszeczkę biomasy chce mieć Polak, żeby w razie czego królowe podparły defensywę. Ale nawet nie wiem, czy to będzie aż tak potrzebne. Dobra, mamy to. 20 punktów zaopatrzenia różnicy. Droneczka. Tutaj jest, jak widzimy, szybkość do roachy dla Elazera. No to powinna być kwestia czasu, bo w każdym aspekcie Elazer prowadzi. No może nie będzie mieć szybciej plus 1 do ataku, ale ogólnie jest nieźle. Dość dynamiczna, a nie za ciekawa gra. No jest... Dlatego z DVD. Tak. Z DVD akurat zazwyczaj jest takie, że właśnie dość szybko walczą, dynamicznie, ale... Ale roacze kontra roacze. No mimo wszystko tak. No i straty są porównywalne, więc tutaj no... Z jednej strony laser prowadził mocno ekonomicznie, teraz się to trochę zacznie wyrównywać. No ale ma te no, tam 20 limitów przewagi około. Nie wydaje mi się, żeby mógł walczyć. Co robi Hive'a? Czy robi hajwa laser? Na razie nie. Znaczy docelowo powinien, ale najpierw drony. No właśnie, i teraz też jest taka nawet interesująca chwila, bo wydaje mi się, że Fiant mógłby teraz już robić same roacze do ataku za, no, za tyle, za ile się skończy szybkość do roacze, czyli pewnie za jakieś około 50 może sekund. No i atak, tak. To jest jeszcze jakiś taki all-in, na którego trzeba uważać. Mam nadzieję, że laser nie zrobi powyżej 70 dronek, bo to może się źle skończyć wtedy dla niego. To jest bardzo ważny zwiad, że laser teraz zobaczył tutaj nie za dużo dron. Znaczy mam nadzieję, że zauważył. Tutaj jeszcze drop, to też są informacje, które zdobywa Polak. I, no i roacze. Po prostu jedyne, co musi robić laser w tym momencie, to roacze. Będzie mieć więcej roacze. Wygra ten, co ma więcej roacze. No jest... jaka pusta gra. Tak, to jest w ogóle... Wszyscy grają, a wygrywają zawsze ci, którzy mają więcej roachy. Kiedyś to naprawdę były czyste roach warsy, teraz przynajmniej są te Ravagery od czasów, kiedy oczywiście weszło Legacy of the Void. Trzeci dodatek do StarCrafta. No, widać, że jeszcze trochę popracowały lingi lasera razem z tym roach dropem, który sobie tutaj aktualnie w pierwszej bazie wisi. No to no, 13 dronek przewagi cały czas, z każdą minutą. Na pewno dużo szybciej rozwija się laser. No i Fiant, tak jak trochę się spodziewałem, poczeka na szybkość do roachy, czyli mniej więcej już teraz i spróbuje mocnego wejścia, no ale no, są dwa spajne. Bardzo kijowe miejsce do ataku. Zgadza się. Szwed potopu tutaj akurat nie ma jak zrobić. No, no dało się transfuzjami może tego spajna przytrzymać przy życiu, chociaż to nie jest aż tak kluczowe. Jeszcze będzie jedna kontra lasera. Fiant biega roachami tak, żeby to zatrzymać, jakoś w miarę powstrzymać. Zobaczymy, czy się uda. Jakoś realnie. Okej, 3 roacze. O, tutaj jest też podejście Fianta. Laser to złapie w kanapeczkę. Trochę słabo walczy Polak, bo najpierw jedna grupa jednostek, potem druga, ale myślę, że no finalnie jednak i tak wygra ten, kto ma większe liczby. Ulepszenia dokładnie te same po obu stronach, ale laser... No tutaj część roaczy też Polaka nie walczy z lewej strony, ale i tak ma więcej, także doskonale. No, tutaj widać, że nie kontrolował kontrataku Mikołaj, ale i tak 1 do 0. Już mamy. GG. I zaczynamy już drugą mapę. Fiant na niebiesko, laser oczywiście na czerwono. No i widać, że obaj zawodnicy decydują się na 16 Hatchery, czyli stawiają teraz drugą bazę tutaj oraz tutaj. No, najbardziej bezpieczne, znaczy bezpieczne. No. Najbardziej standardowe otwarcie, ale jeżeli wszystko się zrobi dobrze, to też ona jest bezpiecznie. Jak mogła być wczesna presja. Dobra. Co to za koks w czerwonej koszulce z orzełkiem? Hollywood koło mnie siedzi. Też często na czacie go widzimy. Nawet jest podpis, wszystko się zgadza. Dobra, witamy. Rani grałem z Joną, pisze Geralt. Taką grę 2-3 dni temu na tej mapie. Geralt mówi, że
Nie wygrał z Serralem, okej. Okay. No to jest duża szansa, że Serral to na pewno trzaśnie. No, Serral jest zawsze przyzwyczajony. Dobra, muszę się przyzwyczaić do tego przełączenia obraza, przeskok znowu mnie zaskoczył. No, no taki jest ten. Ale on chyba żadnego audio nie daje, więc nie powinien wystraszać. Znaczy, jakby kiedyś te overlordy mogły sobą tak łapkami przywitać się, jak się spotykają. W niektórych grach chyba w Docie jest coś takiego, że możesz zanimować sobie piąteczkę jako champion, czy tam ten bohater, którym się biega. Nie wiem, czy takie rzeczy będą w StarCraftie, raczej nie, ale w jakimś Stormgate, kto wie, mogło tak zrobić czysto dla zabawy. Albo taki skin za 10 dolarów. Albo 100. Jeszcze co zahajmy. W końcu to dead game, to 10 starczy. Helena, mam zawał. Okej, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy na jaki plan się zdecyduje Fiand, bo raczej on jest tutaj stroną, która próbuje zaskoczyć, próbuje olinować. A, w LoLu wprowadzają już Uwika, a też, coś pamiętam, tak, w Docie to było. Albo raczej jest, w LoLu też chyba będą takie rzeczy wprowadzać, ale w StarCraftie nie ma zbyt aktywnej drużyny deweloperów, raczej jest w trybie utrzymywania przy życiu tak minimalnie. StarCraft na zasadzie, jak działają serwery, to nie ruszamy. Co będę śledzić w grupie B, no to jeszcze zobaczymy, czy klema, czy losowe mecze. No te mecze, które będę uznawał pewnie za najciekawsze w danej chwili, albo tutaj też możecie śmiało dawać swoje sugestie, no bo nie będzie Polaka w grupie B. Więc śmiało piszcie, co tam was najbardziej interesuje. W pierwszej rundzie to można zobaczyć... Może kogoś zrobimy Polaka. Honorowego. Tak na siłę go ubierzesz w jakiś dres polski, co tam masz. I będzie elegancko. To jest no Polak z Polski na ten moment. Co my tu mamy? Na razie jeden zergling został zniszczony. W porządku. Metabolic Boost w wykonaniu Fianta się kończy. Trochę zerglingów Razer wypluwa w tej chwili. Razer co prawda dalej ma ten błąd, który powodował, że wcześniej musiał 3 razy założyć grę. Coś tam, coś mu się chyba źle wyświetla nieidealnie na ekranie, ale uznał, że dobra, już wszystko mi jedno. Już zagramy jak zagramy. Robi drony teraz Polak, więc to nie jest jakiś all-in, ale mocna presja od Razera. Widzę, że dwa Bane już idą do naturala szwedzkiego. No i albo się uda, albo się nie uda. Bejny za Bejny, okej. Okay. Jest chyba nie najgorzej. Te Bejny, ajajaj, nie zrobiły za dużo, ale w sumie najgorsza wymiana z Zerglingami. No i zobaczmy, że tutaj dwie królowe złapały laser, a to już jest w sumie nie takie bez znaczenia. O, i teraz trzy queeny łącznie robi. Okej, okay, dwa queeny straciły. Wszystkie queeny stracił Fian. To jest wbrew pozorom duże w ZVZ. Także nice. Dobrze. Tak to ma wyglądać. Udany początek dla Polaka. Będzie już lekkie prowadzenie. I oby tak dalej. Jak widzimy, laser chce powalczyć. Widzę, że jest pewna ekscytacja u Niemca, więc widać, że jest... No, dalej, 180 limity. Ej, ale to Harsen chyba dobrze wymienił, bo bank Serrala tam opadł mocniej. Tak, Serral nie ma gazu teraz. No dokładnie. Ma minerałów, a Harsen ma Airtosa, moczą kuleczkę, więc będzie problem podejść do niego. No ciekawe. W sumie to wiesz co, może z ciekawości... Co chwilę popatrzę na to. Ale nie, tam Serra zaserralował. Dobra, żartowałem z tym, że Harsen ma szansę, Serral i tak wygrał już, dobra. Nie ma cudów, patrzymy sobie przed siebie, bo tam... Ja piłką nożną i Niemcami. Tak, że na koniec i tak zawsze wygrywają, coś tak. Pamiętam. No to Serral też tak ma. Patrzymy sobie po prostu tak czasami przed tak, siebie. Tak, Dragon, słyszysz mnie. Patrzymy na monitor Naruto, czyli niemieckiego komentatora. Dlatego tam czasami mamy podgląd. Czasami też w tle możliwe, że słyszycie niemieckich komentatorów, jeżeli oprogramowanie tego nie wycina dobrze. No dobra. Ale w naszej rozgrywce Elazar aktualnie na bardzo dużym, bardzo sensownym prowadzeniu, dlatego że on w zasadzie to już próbuje skończyć ten mecz. Ile jest roach, może jeszcze policzmy? 11 do 0. No to dobra proporcja. Bardzo dobra. Za momencik Elazar zrobi atak, na który Szwed wygląda na to, że nie jest przygotowany, dlatego no, próbuje kontratak zrobić, żeby może jakoś skraść uwagę Mikołaja, ale Elazar i na to jest gotowy. I to w dodatku znakomicie. W ataku gotowy, w obronie gotowy i do zdobycia tego właśnie kolejnego punktu już... No pewniaczek, no. Na szczęście z Fiantem nie będzie wypadku. Bardzo ważne jest to, że właśnie to będzie 2-0, że to nie jest jakiś wypadek przy pracy i stracona choćby jedna mapa, bo każda jedna mapa będzie kluczowa do awansu. Fiant nie ma w zasadzie żadnych jednostek sensownych do obrony, zaraz wyskoczy parę roachy, ale no już siedzi na tych jajkach laser, no i właśnie wygrywa, także no brawo, nie ma... Co? Może wskoczymy do Serrala? Tak, od razu wskoczymy sobie do Serrala jak tylko będzie.
Słucham? Ważny mecz dla nas, DNS Dolan, jest 1-1 i kto lepiej, żeby wygrał? Dolan, żeby wygrał? Dobra. A no tak, bo DNS miał 2-1 też, dobra. No. Dobra, dobra. No to co, jak zdążymy, to Dolana wskakujemy? Znaczy... aha, nikt tego nie streamuje? Aha, aha. No tak, no my wiadomo. Czyli co, nie ma... Wait, Francuzi nie pokazują DNS-a? Oni dziwnie operują na tych streamach. Że Francuzi nie śledzą Francuza, dziwne. Dobra, my sobie zobaczymy z ciekawości jeszcze do końca meczyk Seral kontra Harstem. No druga szybka mapa i... Tak jest, tak jest. W sumie to było na głównym streamie, to screen feed, a na wszelki wypadek będę pilnował Elazera. Dobra. No to jeszcze chwileczkę. Mamy już początek, no takiej trochę bonusowej powiedzmy, potyczki pomiędzy Serralem i Harstemem, bo w tej samej rundzie oglądaliśmy oczywiście Laser na Fianta, on to się szybko skończyło, natomiast mecz Serral na Harstema, jedna mapa trwała tyle co, a nawet chyba więcej. Więcej. Tak, Laser kontra Fiant. Bo już pierwszy limit był praktycznie zanim ruszyli pierwszą mapę. Tak, więc no to taki jest właśnie nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o długość StarCraft 2. O, jest i Michu z Castplay, siemano, witam mocno, pozdro dla Indiego Hollywooda, pozdrawiam również siemano. Dobra. Więc no, ale Nargin, nie mamy tutaj benzyny, żeby z siebie wlewać, by być łatwopalnymi. Też nie wiem, czy kiedyś nam nie wykryje i tego, co teraz mówimy, ten YouTube, nie? No, ja tu jestem wyczulony, ale dobra. Będzie jako tako. A, dobra, jeszcze to. Bo coś tam może już słychać nawet, ale... Jakieś ciche mają te audio, może będziemy je podbijać potem. Doktor Naut, który wali 200 na płaskiej? Tak, to jest właśnie Hollywood. Taki chodzący trochę oksymoron. Żywy troll. Tak, Firosy, tu jakaś fizyka, tu jakiś StarCraft. Dobrze. Jak widać, Seral musiał postawić haczerkę nieco dalej, ale to nic dużego. W ogóle, jaka jest teraz jeszcze się upewnię pozycja Harstema? No właśnie, nie taka znowu fatalna w tej grupie. Jak wygra z Seralem? No. Jak wygra z Seralem, to awansuje pewnie, ale na to małe szanse i oby tak pozostało. Dobra, w jakiej fizycie się specjalizuje, pyta się Fejkitnał? Wtedy to była taka chemia fizyczna, fizyka chemiczna, bo z tego miałem publikację, a teraz pracuję w takiej dziedzinie jak metrologia, nauka o pomiarach. Tak jest, tego typu rzeczy. A do tej do Francji, dobrze pamiętam? Tam faktycznie jakiś będzie wyjazd, wylot, żeby tam... No, pomocować? Ja mam nadzieję, że mi załatwią tak na minimum pół roku, jak nie na całe życie, żeby nie wracać do Polski. Właśnie liczyłem, że powiesz, że no mam nadzieję, że tak no może na minimum całe życie mi załatwią tam w tej Francji tę robotę. W tym laboratorium, czy gdzie to będzie, nie wiem. Dobrze. Każdy chce uciekać, widzę. Zong, czasami oglądam Łysego, ale zbyt Łysego starego, ale... A, Glufamera. Nie przepadam, nie jest aż tak dobrym graczem. Bardziej dla mnie jest takim streamerem. Mm. A że gra duelki, to takie odróżnienie. Ale bardziej to wolę oglądać właśnie Marka, Chopę, Dawidka. Mm. Mowa oczywiście o graczach streamera Heroes 3. Hollywood też jest dużym fanem tej gry. Dobra. W rozgrywce na razie same standardowe manewry. Seral dużo biega. O, to jest na przykład dobre dla Fina, że złapie tę probę, bo to opóźnia trzecią bazę Protossa w takim dość znaczny nawet sposób, jeżeli chodzi o poziom zawodowy. Oracle też poleciała. Ej, no to Seral teraz za darmo blokuje trzecią bazę tymi lingami i tutaj też się dość dobrze broni. O, to jest bardzo dobre zachowanie, gdy Oracle się aktywowała, lingi uciekły, teraz wracają. No w zasadzie, no cóż, na Seral, no. Poziom obrony Seral. Idealnie znowu to robi. Nie pracuję z maszynami CMM. Co to za klęcie swoją drogą? Maszyny CMM? Nawet jakieś tam komputerowe, które coś tam mierzą. Nawet na pewno z tym nie pracuję. Ktoś kiedyś o takich maszynach słyszałem, ale nawet nie wiem, w którym kościele mi to dzwoni. Coś niepotrzebnego w twoim przypadku. Roach Warren zagrany przez Serala. Okej, okay. No i tutaj, a to już nie jest opóźnienie trzeciej bazy, tylko złapana. CNC, co są skrawanie. To co innego, tak. O. Inny skrót. Znowu adeptka złapana, to jest ta, która była po drugiej stronie mapy. No i tak wiadomo, dziury nie zrobi, ale krew wypije, jak zwykle Seral. I tutaj też adeptka. Oczywiście tak, to... nie ma takiego niku chyba w lobby hoty. Tego nie znam, dobra.
Co sądzę o Fantomie? Fantom niech sobie gra na tym YouTubie. No jakie osoby przyczajone. Pierwsza wiadomość Urbana Byku. Ale widać, że ten Heroes 3 tutaj się też... No tak, bo w sumie RTS. Były Pino Mistrzostw Świata, to tak, podałem Fantoma. Słabą głowę ma. A to były na żywo mistrzostwa gdzieś, tak? Znaczy, w Polsce? Tak, na żywo, ale my później siedzieliśmy wszyscy w klubie w Krakowie. A, czyli w Polsce były mistrzostwa. Oczywiście, jak dwóch Polaków było w finale. No tak. Oczywista sprawa. A jaka nacja poza Polską jest dobra? Rosja. Rosja, tak? O kurczę, znowu padło to słowo na tym streamie. Nie no. Jak są dobrzy, to są. A jakie jeszcze inne? Bo nawet w sumie jestem ciekaw, które jeszcze nacje? Tylko Wolin Wschodni praktycznie. Wolin Wschodni? Tak, ktoś. Okej. Okay. Litwa, Krecha, bo jest z Litwy. Ukraina też? A czy z Ukrainy nie kojarzę, żeby ktoś był, aha, ale może przez to, że nie oglądam tych, co z Cyrylicą. Okej. Jak widać, stalkery Harstema chcą, no, tak się przymierzyć do tej czwartej bazy Fina. Niewiele tutaj chyba jest przestrzeni do zadawania obrażeń, ale w sumie póki Oracle tego w miarę pilnuje, to jest jeszcze jako taką. Idealnie kończy się Blink na potrzeby właśnie tej presji. No i popatrzmy, czy ta... No w zasadzie pierwsze realne uderzenie Harstema coś może sporego ugrać, czy jednak po prostu trzeba się wycofać. No bo to są takie timingi, które po prostu się robi i jeżeli Seral by popełnił jakieś rażące błędy w ekonomii, nie robiłby dronek czy tam injectów, to faktycznie mógłby teraz sporo stracić. No ale Seral raczej takich błędów za często nie popełnia. Rzadko przegrywa na takie rzeczy. Ej, ale tych stalkerów to wcale nie jest tak mało, więc kto wie... Chociaż Seral i tak uznał, że dobra, i tak mi wystarczy obrony, jak wyślę zerglingi na kontratak. No to zaraz się przekonamy, czy to był dobry właśnie pomysł. Tam jest właśnie kontra, na razie obserwer na tego nie pokazuje. Zaraz może rzucimy okiem. O właśnie. Jest adeptka, jest super bateria, więc Seral ucieka zerglingami, żeby teraz od pleców na stalkery wejść. No i będzie taka próba zrobienia kanapeczki. Aczkolwiek... No spokojnie, Oracle się na chwilę cofnęły. One możliwe, że nawet można by je zakolejkować tak, żeby latały za tymi zerglingami cały czas. Teraz tak w sumie nie wiem. Co? Harstem robi tutaj Nexusa po prawej stronie, jak się nie mylę. Tak, na minimapie to widać. To ciekawa czwarta baza, panie Holender. Chyba chce po prostu cały czas się wręcz uwiązać walką z Seralem. Na zasadzie albo wejdzie, albo nie wejdzie. Ale Seral nie popełnia błędu takiego, że na przykład nie robi teraz dronek, tylko cały czas jednostki do walki. No Seral jest Seralem. Tak, no, no on słynie z tego, że bardzo mało błędów popełnia. Inaczej by tak nie dominował. Kurczę, ale to tak długo jak właśnie bardziej są atakowane zerglingi, a nie roachy przez stalkery, tak długo jest myślę, że dość dobrze dla zerga, ale teraz na przykład właśnie trzeba na chwilę odpuścić Oracle padły. No i to już jest rażący błąd Harstema, bo to po prostu się nie może dziać. Chyba, że wie, żeby wygrał dzięki temu bitwę, ale to się prawie nie zdarza w StarCraftcie. Raczej nigdy bym powiedział, że nie opłaca się wymieniać Oracle. O! No i daleko go spycha Seral po tym błędzie. Może pylona jeszcze mu rozwala. Aha, no i się sprawa rybu. O, zaserelowany. Tak, jak zwykle. KO! No. Fajny jeszcze efekt dźwiękowy. Ups. No to niechcący, sorry, jeżeli to było za głośne. No dobra, Seral jak zwykle w robocie wygrywa. Jakoś się tak lekko krzywi, nie wiedzieć czemu. Może coś tam zrobił nieperfekcyjnie. Bo wiadomo, czempion zawsze musi być niezadowolony. Tam było jakieś zadanie z matematyki, ale niestety w wychodzie w techów rzucone, więc nie widzę, jak wygląda równanie. O, to? Tak, to jest w techu. Okej, okay. No ale to... Znaczy, jest gdzieś skopiowane, albo napisane jest w techu równanie i żeby je rozwiązać. Co ci jest rozwiązywać? Nie. No. To by trzeba gdzieś przekleić pewnie, no ale może nie idźmy w tę stronę. No. Bartolomeusz do zadania chce rzucać, let's go. Okej, widzę, że na naszym ekranie na środku Showtime, po lewej Lowko i po prawej mam problem, bo nie pamiętam. To raczej nie jest Cuku. To jest ktoś inny, ale mi aż nic nie przychodzi do głowy, ale się pewnie nie będę dowiedzieć. Bo jeszcze są bardziej precyzyjne, przed interferometry to do o długości fali jednej mierzą, czyli 10 do minus 9 do nanometru, więc takie maszyny nie ma problemu, żeby były stosowane. Ale faktycznie, ta dokładność CNC nie jest za piękna. Chyba, że masz wszystko nówka, nie śmigane, to wtedy tak. A tak, żeby osiągnąć bardzo dobrą kompatowalność, to często jedno użycie takiej głowicy
trzeba na nowo wymieniać. No bo to nie są tanie rzeczy, widzę. Dziwię się, że Serralowi chciało się przyjechać, jak jest 3,5 tysiąca dolarów za pierwsze miejsce. Nie, też dla klimatu przyjeżdża. On lubi bardzo Homestead Cup, nawet jak pula nagród była mniejsza, to też tutaj był, więc no... Zresztą jak mu opłacają też te przejazdy, przeloty, no to się schyla. On też... Sebastian, no będzie się siłka, jutro planujemy, Igora wyciągamy. Tak, tak, tak. Lasera i robimy lader w wyciskaniu. Pamiętam, że po jakiejś tam ściance spinaczkowej nawet tam... Znaczy my nie szliśmy w wagę, tylko w liczbę powtórzeń, to nawet tam w miarę więcej wytrwałem niż laser, pamiętam wtedy, ale nie wiem jak teraz będzie, bo laser w miarę coś tam chyba ciśnie, ja tak średnio. O, rozmawiałem. Z laserem, tak? Nie, z Agatą. A, okej. Okay. O, codziennie praktycznie biega 10 km laser. Hmm. W domu z obciążeniem jakieś pompki robi i tak dalej. O, nice. Czyli coś się dzieje. Tak. Lazer zaczął customa. Rozumiem, że chodzi o to, że się rozgrzewa przed meczem z Serralem zapewne. Nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie to będzie. Nie, dobra, spokojnie. Jeszcze Serral nie jest w grze, więc nic nam nie ucieka. No dobra, trzeba chwilę poczekać, aż się kolejne spotkanie zacznie.